W zakresie leków czy szczepionek w grę wchodzi życie i zdrowie. Badania w zakresie medycyny pokazują, żeby można było ustalić element wpływu, czyli skuteczności i bezpieczeństwa, wymaga to minimum 5 lat, a w zakresie konsekwencji na układ immunologiczny czy wiele układów immunologicznych organizmu, zwłaszcza dziecka, czasami winny one sięgać x razy 5 lat, 10, 15 czy 20 lat. Są tak zwane badania, które wymagają oceny w dłuższym okresie czasu. Dzisiaj żaden koncern farmakologiczny nie pozwoli sobie na badania długofalowe, które na poziomie faktów określają prawdziwość, czyli element weryfikowalności bezpieczeństwa i skuteczności.